Nasz głos, uwaga! Golob czy Kołodziej? Świetny start Goloba. Szerzej jedzie Janusz Kołodziej. Kołodziej szeroko, ale Golob będzie pierwszy. Jest na miejscu drugim jeszcze Piotr Świderski, którego teraz próbuje podjechać Janusz Kołodziej, ale Świderski szeroko. I będzie chyba pierwszy, tak jest. Tomasz Golob jest pierwszy. Oczywiście mówię o tym, że jest pierwszy przed Świderskim Janusz Kołodziej, który jedzie na drugim miejscu. Piotr Świderski trzeci, na czwartym miejscu Jacek Rempała. Ale Janusz Kołodziej nie rezygnuje. Próbuje gonić wielkiego mistrza. Debiutant i ten, który jedzie po raz 16 w tym wielkim finale. Czyli mistrz i uczeń. Nie oszukujmy się. Świderski trzeci, Jacek Rempała daleko czwarty, ale jeszcze Janusz Kołodziej szeroko próbuje się wynieść. Próbuje walczyć z Tomaszem Golobem. Tomasz Golob jednak cały czas na prowadzeniu. Janusz nie rezygnuje. Janusz schodzi w tej chwili bliżej krawężnika. Golob rozpędzony, szaleńcza atak, akcja Janusza Kołodzieja. Szeroko, 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 szeroko. Kto wygra? Janusz, 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 Janusz Kołodziej! Ależ historia! Niebywała rzecz! Naprawdę, to jest